Słuchajcie, witam w dniu kolejnym. Właśnie co się wydostałem z środka budynku, żeby tutaj podziałać. Robię sobie poranną kawę. Ale już zaczęło akurat w tym momencie padać tutaj na zewnątrz. Więc opcja pojechania na zakupy, bo taka opcja dzisiaj wtorek, restauracja jest zamknięta, ale była koncepcja, żeby pojechać dzisiaj na zakupy, kupić takie chemię do domu, takie większe zakupy zrobić po prostu. No nie wypali z mojej tutaj strony. Może sobie sama powiedzieć, gdzie chciała. O, to już chyba pokazywałem. Ale to na drugi kanał zapraszam, Mahan TV. Tam już są materiały. No tyle, tyle z drugiego dnia, a jeszcze oczywiście się nie kończymy. Pada. No i nastał ten dzień, że przenoszę się do gabinetu. Do środka i będę nagrywał. Mahan TV powstanie dzisiaj pierwszy. Tak jak mówię, nie wychylam się dzisiaj z nory, więc i pewnie odcinka materiału nie będzie, ale tak jak wiecie, nagrywam teraz rzadziej, bo euro. Dobra, jest coraz gorzej. Nie mam jak wrócić nawet do domu teraz. No, także słuchajcie, pracuje się. A tam leje. Nawet jak coś zapomnę, nie zabrałem z wiaty, no bo tam mam wszystkie kabelki, jakieś przejściówki, mikrofony, no to już nawet teraz nie wyjdę na zewnątrz. Stefan również domaga się czesania. I tak co jakiś czas mówi, ja tu jestem. Dzisiaj w lekkim szoku, dlaczego tutaj kierownik, pan jest tutaj na tym miejscu, a nie na zewnątrz, nie? To już zauważyłem, że są takie zdziwione i siedzą tu ze mną. Ale ja czasem piszczy i mnie chce wyprowadzić na zewnątrz wręcz. A Srejnej suszy głowę. A tak wygląda moje jeszcze niezagospodarowane do końca biuro z perspektywy. O. Słuchajcie, no przyjechałem na rynek kupić między innymi mięcho dla psów. A tak wygląda ryneczek. Kupiłem wołowinę i kości wieprzowe z taką dużą ilością mięsa. To na zupę też możemy my sobie zrobić, nie? Nie ładuje mi tego skutera. Wszystko by było dobrze, gdyby go ładował. Oni tylko baterię potrafią wymienić, akumulator nowy wymienić. Ale żeby zrobić ładowanie, co z tego, że ja wymienię kolejny, jak znowu padnie po tygodniu. A te cały czas mi tu grandzą. Na biurze nowym. Towarzystwo trzeba tutaj pogonić, bo jak robię live'y, to się nie da. Bez końca, bez końca to się dzieje. No i dobra, mamy chwilę spokoju. O! Padło się. Nie, jeszcze nie.
akcja musi być, nie? Sobie robi małego grilla. O. Dawno żeśmy nic nie robili takiego. Action bomb. O. Beef on beef. Dead beef. Robi się, ale coś się słabo robi. No to mamy to. Znaczy mamy to na ruszcie. A jeszcze trzeba zrobić. Stefan, hej. Stefan, no. Co? To ja na szybko jeszcze taką sałatkę przygotowałem. Kolejny update z grillowania. Tutaj akurat nie pada, bo jest taki daszek, tak akurat tutaj w tym miejscu, do tego palmy. Grilla nie robimy pod strzechą, bo ja się boję, że to ona się zapali. Tego główny grill to stoi tam, nie? No ale to teraz nie pogoda, nie? To taka zabawa. A ja do mojej sałatki dodaję kalafiora na surowo. Też można zjeść, będzie lepsze trawienie, jak się mięcho opierdziela. Ja może tak sobie myślę, zrobić sobie taki detoks i nie taki keto, tylko detoks w sensie nie jedzenie mięsa, jedzenie lekkich rzeczy, ewentualnie picia soków z warzyw, ewentualnie niskowęglowodanowych owoców, względnie właśnie kalafior z wody, coś takiego. Zrobić sobie taki tydzień oczyszczenia, ale w tą stronę, nie keto, tylko w tą stronę taką lekką. Jakieś podcasty słucham cały czas. Tutaj mamy chiński ołtarzyk, buddyjski, ale chińska wersja. No i tu jest takie główne wejście do gabinetu. Rzadko te drzwi się otwiera, a ty jeszcze rzadziej się to nagrywa. Bramę bym zamknął, Laki poszedł do domu, ten pies sąsiadów, ale mam mi motorek przywieźć z naprawy. I teraz tak, znowu chcieli akumulator wymieniać. Mówię, no przecież akumulator jest nowy, naładuj go i problem jest z ładowaniem. I doszli, tak, problem jest z ładowaniem. Ten moduł ładowania mają mi wymienić i ma być dobrze. A czy będzie dobrze? Zobaczymy. Ja tu się dam jeszcze taki wywar gotuję. Także mamy taką oto kolację. Tu jest beef, czyli wołowina, tu jest sałatka, tutaj sosik z pieprzem i tutaj kości. A po kości wiadomo, kto przychodzi. No to można zaczynać. Tutaj jest inna częstotliwość światła w tym pokoju, dlatego jest takie miganie. No to jeszcze zupa oczywiście, o której wcześniej pokazywałem. I ryż. A little bit, yeah. Ona nawet mi nie daje, bo ja zawsze ryżu, to tak nie, ja zjem trochę dzisiaj po kmersku. No i tą zupę to sobie tak tutaj bardziej polewamy, tak na ryż. O, wrota zostały zamknięte. Słuchajcie, niewygodnie mi się trochę tu siedzi. Nie wiem, to tak oficjalnie się siedzi, ale coś muszę sobie takiego niższego, taką ławę, jak mamy w restauracji, tam mi się najwygodniej siedzi. I wtedy niższy stolik, a to takie, niech to będzie reprezentacyjne. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Żona pana z warsztatu przywiozła mi zrobiony motocykl i już wiem, że będzie dobrze teraz. Mam nadzieję, zobaczymy, czy to pewne. Ten jest, ma to samo. No niestety, po pierwszym teście odesłałem panią z powrotem, bo nie odpala. Znaczy odpala, ale od tej, od korbki, od kopki takiej prawdziwej. A tak ani drgnął. A mówię naprawić wszystko, a już miała tego zabierać, już miała wystawionego, ten też ma problem z ładowaniem. To widzicie, nie przetestują. Przyprowadza go tu. No a ktoś mówi tam samochód i tak dalej.
tutaj to wszystko jest takie, czy produkcja jakakolwiek, jakbyście jakieś maszyny kupili. Wiadomo, że maszyny, jak coś się produkuje, te maszyny się rozkalibrowują, psują. Musicie mieć części zamienne jakiegoś inżyniera czy fachowca, który potrafi to naprawić później lub ustawić. No i tu jest zawsze z tym problem. To jest wszystko tak robione na taki, wiecie, na szybko, na krótko. Prowizorka. Ale to nie działa. To nie są te prowizorki nasze. Jak u nas kierownik robił prowizorkę, majster, to ta prowizorka zawsze latami się trzymała, a oni nie mają tej zdolności, nie? Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No, to znaczy nie jest dobrze, ale może w końcu znajdziemy warsztat, który potrafi robić, bo ja bym zapłacił więcej. I tu jest właśnie ta nisza. Jeżeli byłby w takim mieście, szczególnie no tu, w takim mieście, gdzie są obcokrajowcy, byłby jakiś mechanik, który by robił dobrze, drogo, ale dobrze, to na pewno rzesze obcokrajowców by do niego przyjeżdżały, bo ja bym wolił raz zapłacić. Wiadomo, że nie każdy ma kilka motobajków, potrzebny jest i to się więcej płaci. Nie wiesz, za co płacisz tak naprawdę, nie? Bo też jest problem komunikacyjny. Choć już użyłem mojego kmerskiego dzisiaj. Pierwszy raz w takiej, no, zgaś światło. Bad plyn. Po kmersku to jest zgasić, proszę, światło, bo jechała na włączonym. Tu nie wolno w ogóle nawet jeździć na włączonym w dzień, może tylko policja i nawet mogą za to dać mandat. Ale nie o to chodzi. Tu chodzi, że jest jakiś problem z ładowaniem. Niech to gasi to światło, niech ten akumulator. Nie wiem, bo to nie ja jestem mechanik, przecież za to im płacę, żeby oni wiedzieli. Tyle tylko mówię, że... Bo oni też zawsze mi mówią, żeby zgasić światło. Tak. Uwaga taka, bo to jest niby tylko dla policji zarezerwowane jeżdżenie tu w dzień na światło. Nie ma godziny, kiedy można, ale tak na wieczór już można. O. Ale nigdy też mnie za zapalone światło w dzień nikt nie zatrzymał. To jest też inna kwestia. Dobrze, kończymy ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Dajcie łapkę w górę. Zapraszam na drugi kanał Mahan TV. Tam już się dzieje. Link będzie pod spodem. A to jest znowu tutaj.